Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio. Witam was w kolejnym meczyku, odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. To jeszcze dałem boosta Badsztuberowi za tą ocenę, za to, że nieźle bronił, bo widziałem, że tam jedną akcję odwalił tak dobrą, że nawet piłki nie wyjebał na linii autu. Tak, Hummels już wrócił, wypoczął trochę, nie grał w jednym meczyku, trudno się mówi. Reszta składu się sprawuje dobrze. Tu Klose i Miller mieli taką świetną zabawę wczoraj, niszcząc Polaczka. No, nie miał szans, BPL jego było przereklamowane, przestarzałe. A jak widać, moja Bundesliga, no, w bardziej zmodernizowanej wersji działa cuda. Dobrze, zaczynamy szukać kolejnego wroga. 6 punktów, 6 liga, 7 meczy, jedna przegrana. Nieźle. Dlatego teraz niech nam wyszuka wroga. W ogóle mają kondycję. No, zapomniałem dać lekarstwa na wszystkie inne bóle i siniaki. I zaczynamy. Zobaczymy, jak oni się tu wykażą dzisiaj. Wczoraj to naprawdę pokazali nie lada wyczyn. No po prostu katowali tego Polaka, no. 11 bramek, z tego dwie jeszcze samobójcze. O, koleś się już mojej Bundesligi wystraszył. Współczuję mu. Chyba, że coś znowu jej odpieprza. Nie tak jak gracze oczekują od serwisu EA. Okej. O, znalazł. O, widzę, że to już nie jest to Polak. Czekaj, no chciałem inne koszulki, ty gnoju. Ten miał jakiś... Lol, menedżera ma. O ja pierdolę. Co ty tu masz? Trochę Hiszpanii i Austria. Widać, że taki troszeczkę austriacki skład, ale znowu go zjadę. Znaczy, zjadę tego typa. Patrzcie, nawet Lam idzie na atak. On nawet się nie boi. Po tym wczorajszym golu, którym mu strzelił, on się nie boi. Dobra. Nie spać, nie spać. Klose. Kurde. Się dzieje tutaj akcja. O, on tu coś kombinuje. O, chce mnie tu Austriakami postraszyć. Dobra, wyjeb to. Dobrze, do przodu. Muszę na nich klnąć, bo jak nie powiem inaczej, to oni tego nie zrobią, jakbym ja chciał. Ale dobra, cross pieprzył, mógł zrobić podanie z góry. W sumie. Kedira, no masz ty szczęście. Dobra, klozet. Nic nie wyszło. Jeszcze raz, klozet. Pchał się. I tak się dopchał. Kurwa, Lam. No co ty odwalasz? Kurde, taki ściwy kapitan, że nawet już klozetowi nie chcesz podać. Dobra, kloze. I jebiesz. No, mało brakowało. Już się zaczyna pogrom niemiecki. Oj, oj, oj. Badsztuber. Tej, chciał strzelić. Patrz, kurde, nie. Ten Boateng to chyba musi mieć naprawdę jakiś urlop. Kurde, nikt nie umie tej piłki. No i Badsztuber coś zrobił najlepszego. Ja cię tu chwalę, jak tylko się da. A ty psujesz akcję. Oj, 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 niedobrze, niedobrze. Dobra, sam poratował, lecz nie na długo. Nie na długo. Oj, kurde. Dobrze. Neuer zawsze będzie czujny. To nie będzie tak, że tylko raz jest czujny, a potem już się jego kariera kończy. Spalonego wyłapał sędzia. Dla nas będzie teraz szansa na kontratak. Wyjeb to dobrze. Blisko pole karne. No kurde, piłka mi się podwinęła. Nie wiem, co on zrobił. Co to było? Dobra, Klose. No, dośrodkujesz. Jest dośrodkowanie. Dobre przejęcie. Gówno zrobiłeś tym dośrodkowaniem. Trzeba uważać.
Ja bym tu Austrii nie lekceważył, bo to też jakby należy do Republiki Niemieckiej. I oni też coś chcą zrobić, no. Nie mówię, że Austria to dziadostwo, ale... Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale też umie. Ej, no wstawaj! Bo jak zbierzesz ode mnie łomot, taki lekarski łomot... Dobra, Khedira, nie wiem co on zrobił. Teraz zrobisz to tak. Jakie tu podania z góry, ale to drugie już nieco bardziej do dupy. Dobra. No i kurde, debil mi musiał przez nogi przeskoczyć i się nie skupiłem dobrze. Dobra, uwaga, uwaga. Bo on tu zaatakuje. Najmniej spodziewany sposób, ale zaatakuje. Schmelzer dobrze. Dobrze, tamten śpi. Kurde, no atakują, atakują Austriacy. Nie chcą się poddać. No je, jak się wygiął, ale złapał piłeczkę. Okej. Sam, ty mnie nie wkurzaj lepiej. On tu chce, on tu gra na driblingi przede wszystkim. Tu chciałbym wam to powiedzieć. No i tu nie ma łatwo. Tu przeciwnik trochę wymagający, mimo tego, że ma słabych piłkarzy. Znaczy, no nie wiem, czy oni są słabi. Dobra, Kloze tutaj fajnie wykiwał gościa, ale ten, no nie, no teraz Kloze to żeś zjebał. A Miller w ogóle jakiś taki nieaktywny trochę. Wyjeb, pięknie Royce. Też czuję ten poziom wymagania. I już trzeci raz Neuer broni. Jego intuicja naprawdę mnie tutaj czaruje pozytywnie. Spalony. Znowu spalił. Nie wiem jak on to robi. Teraz Hummels. I źle. Ale cross, no mógł to wykorzystać. Ale spieprzył. Royce tu podanie. Do środku. Jezu, byłby gol! Khedira! Jak sam to zrobił? Jaki luj łysy! Jebany! Pierwszy ma jego gol! Jak on to zrobił? Khedira headshota zrobił, a ten z pierwszej piłki jeszcze jak zajebał. No kurde, ci Niemcy to mnie naprawdę zaskakują z meczu na mecz. Oj, Neuer, łap to. Pięknie. Ale kurde, jak on strzelił. Dla mnie to jest jakieś zaskoczenie totalne. Dobra, Miller pcha się. Miller pcha się z Austriakiem. Ale Austriak, no Austriacy tutaj widzę, że mocniejsi. Mają większą siłę. Teraz do środku. Ładnie. Jaka praca zespołowa. I chuj, ale Kloze. Podaj, podaj mu. Dobrze. I chuj. Ten Austriak widzę, że też tutaj działa na swoich zasadach. Kurde. Dobrze, Neuer. Cały czas dobrze postępujesz. I na co ty to oglądasz? Jak mój Neuer wszystko ci obronił na razie. Mam nadzieję, że obroni do końca tego meczu. Ło! To mogło być zaskoczenie. Ale jak widać, nic. Nic to nie pomogło. Miller traci już piłkę. No, tak jak mówiłem, on ino podejdzie, to on straci błyskawicznie. Neuer! Kurde, będziesz miał chyba ocenę 10-0, jak ty to wszystko obronisz. Dobra, Miller. No i chuj! No i kolejną akcję za... Spierdolił, no. Ponownie. Nie ma, nie ma! Nie ma! O! No i kurde znowu. Chyba już 6 strzałów obronił, jak nie 7. Oni tu też tworzą akcję, trzeba przyznać. Ten jeden mu się wyjebał, a Neuer, kurde. Boosta mu dałem, to pomaga. Wyjeb. Dobrze, Khedira. Lol. No i kurde mu haka podsunął. I znowu Miller był faulowany. Dobrze, ale Samuel, jak on przyjebał z tej pety. Rzeczywiście, ale w pierwszej połowie nic się nie działo. Kurde, przecież jego bramkarz tego w ogóle nie obronił. Ale dobra.
Jakieś zmiany. A nie, na razie wszystko zostanie. Nic jak zwykle nie mam zarzutów. Co ty robisz? Co ty robisz? Co ci to pomoże? Miller, podaj. Marco Reus. Reus i chuj, stracił piłkę. Chyba że zaraz przyzwiemy tego. Schirle. Schmelzer, dobrze. Nie było tak źle. Troszeczkę ci się piłeczka podwinęła. Miałeś prawo do tego błędu. Dobra. Oj, 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 oj. I kurde, to już skusił. I chuj, mamy remis. Ten jakie kurde cieszynki robi normalnie, jakby tańczył z babcią tango. Oj, Neuer, Neuer. Przez całą pierwszą połowę broniłeś, a to już potrafiłeś taką szmatkę puścić. Dobra, Klose. Jezu, jakie tu kiweczki. Dobra, ale... No i patrzcie, oni na siebie wpadają i psują sobie akcji tylko. No niedobrze, niedobrze, niedobrze. Bo to już w tej chwili jest remis. I wolałbym to nadrobić. No ale Miller, zacząłbyś w końcu jakieś konstruktywne akcje robić. Bo jak nie, to wpuszczę za ciebie albo lewego, co raczej nie powinienem tego robić. I do dupy. Oj, kurde. Nie tego chciałem, no nie tego chciałem. Ło. Dobra, Lama. Pięknie. I Kloze? Kloze tu chciał. Dzisiaj sam jest aktywny. To widać po prostu. A, Hummel spadał do bramkarza, ale nie wiem na co. To było trochę bez sensu. No, po tym przypadku, ale no, faul. I czemu sędzia nic nie reaguje? Jak? No co się dzieje? Neuer! Czemu przestałeś bronić? Kurwa, ogarnij te cieszynki. No co się dzieje? No ja pierdolę. Już kurde, Neuer nic nie broni. No i kurde, to już powinien być faul, jak nic. Ale sędzia jak zwykle śpi. No i teraz trzeba to zremisować, albo przynajmniej jeszcze doprowadzić do przewagi. No nie no. Mogłem, właśnie wiedziałem, że tej Austrii nie trzeba, nie wolno lekceważyć. Kurde, on tu chce hat-tricka strzelić. No kurde, teraz bronisz. Nie dało się wcześniej. Dobra, Kloze, ledwie, ale podał. Reus. Może być groźnie. Dobre przejęcie do środkowania. Jeszcze raz. Kurde. Jeszcze raz. I nie dotarł. Niestety nic z tego nie. Za mocno już Reus zrobił to drugie dośrodkowanie. I coś czuję, że zmiany chyba polecą. Bo Reus tu widzę, że już się nie chce starać o to, żeby był sukces Niemców. Schmelzer. Czytelne podanie. Aj, do dupy. Kurde, działajcie coś. Oddaję piłkę kolejną. Bo ja was nie poznaję. 100% okazja. Strzela. Neuer, ładnie. Ale to nie znaczy, że będę cię teraz chwalił. Możeś puścił dwie szybkie bramki. Thiago czeka teraz na partnerów. To ogólnie były szybkie bramki. I on to wykorzystał. Matt Stuber źle wybił. Teraz podanie do Kloze. Tu Miller. Aj, no i kurde, nie, no zaraz pójdziesz na zmianę. Chyba, że nawet teraz powinien pójść. Tylko trzeba mu piłkę odebrać. No z wykryciej, będzie szansa. Takie zagrania często. Pomels, kurde. Trzeba było to od razu wybić. No, gdyby sekundę później. No i robimy zmianę, bo no tu widać już. Nic się nie da, no. Kloze, Miller. Najpierw to może byśmy nieco. O, Świniaka możemy wpuścić za. Albo nie, czekaj. Moment. Shaqiri wejdzie za Krosa. Schirle za Reusa. I jeszcze jedna zmiana. No, Jara zostawiamy.
Dobra, nie, zostawiamy tych napastników, może coś wyiskrzą, może ostatnie siły, żeby przynajmniej był remis. Dobrze, Shaqiri i Shirle, zobaczymy jak oni będą dzisiaj działać. Miller. No ładnie. Tu podaj. I kurde, na spalonym był napastnik. No nie. Nie pasuje mi takie coś. Ale Schmelzer, co ty odwalasz? I ten drugi też, kurde. No dzisiaj chyba są nieprzytomni całkowicie. No dobra, dobra, no kiwaj mnie jak chcesz. Dobrze, Schmelzer, blokada. Niedobrze. Nie! No i kurde, Neuer! Ty bałwanie! Co biegasz po mojej połowie? No i chuj, przegraliśmy. No i Neuer chyba też powinien pójść na zmianę. Nic nie broni. Nic. Nic dzisiaj nie broni. Do dupy. No ty kurwo. Dobra, Klodze. Zajebisty jesteś. No dobra, no markuj se dalej. Zaś cię sfauluje i kurwa będziesz miał przesrane. Oni się w ogóle dzisiaj nie starają, nic. Za łatwego wczoraj mieli przeciwnika, to dzisiaj muszą mieć za trudnego, no. Często stałe fragmenty zmieniają wynik meczu, ale nie tym razem. Uderza! I miałby hat-tricka, ale mu się nie udało. Klose biegnij nas samego. Czy to wykorzysta? Strzela! Mocno! Nie ma innej możliwości, będzie... Miller! Miller! Nie, no kurwa mać! Nie! Takiej okazji nie wykorzystać. Nie, no to jest naprawdę porażka dzisiaj. Dzisiaj to już jest porażka. No nie nadrobię tego. Nie ma takiej nawet opcji, żebym ja coś w ogóle zrobił. Dobra, Shaqiri. Wpuściłem cię na boisko, to... Kurwa, i też stracił piłkę. I mają spalonego, ale co to zmienia, jak my przegrywamy? Hummels, zrób dobre podanie. Nie zrobił dobrego podania. No, Hummels znowu by dostał czerwoną. Szaleńczy atakuje obrońca. No i kurwa, nie. Się starasz. Masz tu dobry skład, odpicowany. On ci jakąś Austrią jedzie, no. No teraz to, żeś naprawdę, Miller. Czemu nie mogę wcześniej takich pet strzelać? O, Miller. W końcu. Tylko nie wiem. Nie wiem, czy oni to doremisują, bo mają mało czasu. Dwie minuty. Nie wiem, Miller jakimś cudem to strzelił. Dwie minuty, on teraz będzie na czas grał. No, gra na czas. To teraz trzeba bezbłędnie akcję wykonać. Shirle, cię wpuściłem również. To może ty przynajmniej nie zawiedź. Dobra, biegnie. Biegnie. I teraz dośrodkuj. Kiepskie dośrodkowanie, piłkę... Shaqiri! No, miał tą piłkę przed sobą. Klose! Miller! I Roszny! I teraz trzeba strzelić. Teraz, kurwa, trzeba strzelić. Teraz trzeba strzelić. No, nie był to udany. No, i dobra, teraz on to wyjebie. Odzyskali piłkę w środku pola. Ta akcja w samej końcu. Kurde! I przegraliśmy. Przegrana. Nie ma. Kurwa! Przegraliśmy tym jednym golem. No nie wiem, co się z tymi Niemcami dzisiaj stało. No pojebało im się chyba w mózgach. Neuer! Ty kurde się nie ciesz, bo znowu pójdziesz na zmianę. Ma najwyższą ocenę, a tak naprawdę gówno zrobił. Cross, no ale to chyba był w ogóle błąd, że dzisiaj zagrał FIFA. No nic się nie postarali, no i kurde, mamy nieciekawą sytuację, bo żeśmy znowu dostali spadek, taki przewidywany. No i chuj, no i Neuer dzisiaj się nic nie postarał. No i jak kurwa tak dalej będziesz grał, ośle, z
znowu idziesz na zmianę. Sorry, ale tobie chyba ci się przyda odpoczynek. No Shirley, no gówno to zrobił. No Miller strzelił, dobra, niech mu będzie, ale Klozet, no dzisiaj nic. Dzisiaj absolutnie nic. I chyba coś mi się zdaje, że wprowadzimy sobie pana Gomeza, który o dziwo zawyża ocenę. Klozet pójdzie na odpoczynek, albo tutaj wolałbym. Lewy na rezerwie. Co do obrony, to może jak jednak niech ten Boateng wróci. Bo jak patrzyłem, normalnie katastrofa. No Bad Stuber miał po prostu szczęście wczoraj, a dzisiaj po prostu gówno zrobił. Więc lepiej będzie, jak on tu będzie z powrotem, Boateng, bo on widać jednak jest takim mobilnym obrońcą, który wie co robić. Khedira. Może wpuścimy tego Świńskiego na następny mecz i Getsego. Niech zagrają, no. Albo... O. A jak puszczę Gindogana? Nie. To niech Kroos lepiej zostanie. Tu Gindogan. Khedira niech pójdzie na odpoczynek. Getse również niech tu... No, trzeba każdemu dawać szansę na... nieco swobodnej gry. No nic, dzisiaj Niemcy nie popisali się w ogóle. Tylko Miller i pan Sam tutaj działali, ale no to było jednak za mało, żeby austriacki skład przebić. Powiem wam, no nawet nieźle ta Austria mnie zjechała. No nie sądziłem, że zjedzie Niemców, no ale no koleś po prostu też dobrze grał trochę, no nic na to nie poradzę. No czy wrzucę ten mecz, bo ja tak dzisiaj nie rage'owałem w ogóle. Tylko krzyknąłem na Neuera, no, który mnie troszeczkę wkurzył, bo w pierwszej połowie idealnie wszystko bronił, w drugiej połowie kompletnie puszczał. Dzięki wielkie za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA 14 Ultimate Team. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo! Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym opening packu. Tylko tym razem mam coins na te paczki, ale otworzymy sobie, to są mega paczki za 100k i mam nadzieję, że tam wypadną jacyś zawodnicy. Otwieramy pierwszą i ostatnią, która będzie za chwilę. Zobaczymy co tym razem. Okej, 100k poszło w plecy. I Di Natale, Giggs, Jagielka, Denis, Gufran, Kabul, Spoli, Bonny, Abidal, Arango, Cleverly, Remy. O, Remy w Chelsea, ciekawe. To tego kolesia to wezmę z chęcią. No, widać, że przyszedł do Chelsea, chłopak. W sumie dobrze zrobił. Sterling, Lucas Piazon i Sanchez. A ja już nie sprzedawałem Sancheza z Arsenalu. Dziwne. Oluj. O, Rodriguez. Proszę bardzo. Też na transfer. Natalia też pójdzie. Hulk znowu mi się trafił. Tego też jeszcze mogę wystawić. Sorry. O, Ślińskiego też mogę wysłać. Co tu jeszcze mi się takiego trafiło? No resztę to powiedziałbym bardziej quick sell. O, 10k. To ładnie. Ej, ostatnia paczuszka za 100k. Zobaczymy co w niej tym razem wypadnie. Ale expa chyba nam nie powiększyło. Szkoda wielka. O, Cavani. Cavani.
Aż bym go wziął, tylko sprawdzę ile on jest wart. Ma dość wysoki overall. Jebany. A, jednak taki drogi nie jest, ale ma overalla, trzeba przyznać. 8-7 to już jest taki mocny overall. Nawet jeśli to nie jest w... I kurwa, FIFA mi się ścięła. Moment. Okej, okay, już wróciłem. Chciałem sprawdzić ile tam chodzi ten Cavani, ale no nie pozwolili mi za bardzo. Mam jakiś Cambiasso, Mertesacker. Znowu Sterling, kurde, no nie. O, znowu Mandzukić z Atletico. Co tu jeszcze takiego się mogło trafić? Gomez też może pójdzie na jakąś wystawkę, bo wysoki overall to i ty z... Co tu jeszcze mogę dać? No w sumie to by było tyle. Nic nam się nie trafiło. Ale Cavani. Ty Cavani byś poszedł do klubu. Masz wysoki nawet overall. A reszta no to Quicksand, no co ja będę robił z nimi. Nie będę ich tu trzymał na siłę. Ale on był chyba w innym klubie. Mam takie wrażenie. Dobra, reszta Quicksand. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego opening packa. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo.